zakończeniu sezonu okolicy Walimskiej z tamtego roku. Mistrz Kierownicy Walimskiej okolicy. Mylą mi się te dwie nazwy, bo w tym roku jest nowa nazwa cyklu naszych imprez. Kończymy w zasadzie, zakończamy oficjalnie sezon 2014. Za chwilę przystąpimy tutaj do wręczenia pucharów, wręczenia tytułów mistrzowskich i wicemistrzowskich za ubiegły sezon. Dwa słowa na temat ubiegłego sezonu. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy my jako organizatorzy. Spełniliśmy przede wszystkim wasze oczekiwania, że praktycznie impreza żadna się nie powtórzyła, można by tak powiedzieć, w tej samej konfiguracji, w tym samym miejscu. Miejmy nadzieję, że to zaowocuje tym rokiem, że zawodnicy będą jeszcze bardziej zadowoleni, że trasa będzie jeszcze bardziej wymagająca dla was. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, bo to już widać po liście zgłoszeń na imprezę, która praktycznie już za kilkanaście dni, z tego co dobrze widziałem, już jest tam grubo ponad 100 zawodów. Oczywiście tutaj tylko dwa słowa, że możemy przyjąć tylko i wyłącznie 100 samochodów, ponieważ trasa nie przyjmie. No ale cóż, może naszych gości, których zaprosiliśmy tutaj na to zakończenie, nie wszyscy niestety przybyli. Wiemy, że pani poseł i pan senator niestety do nas nie dojadą. Resztę naszych gości mamy. Chciałbym serdecznie szybciutko przywitać panią poseł na Sejm, panią Agnieszkę Kołacz-Kaczyńską. Witamy panią bardzo, bardzo serdecznie. Witamy również pana wicestarostę, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Serdecznie witamy. Witamy gospodarza gminy, pana Adama Hausmana. Witamy serdecznie, panie Adamie. Serdecznie witamy OSP Walim, która zawsze nam pomaga, pana Rafała Tykę. Serdecznie witamy. Witamy wszystkich gości, naszych sponsorów, zawodników. Chciałbym też przywitać jednego z naszych kolegów, który w tamtym roku podjął z nami współpracę. Przyjechał tutaj dzisiaj do nas dyrektor imprezy ze Strzelina, kolega Jarek. Witam cię, Jarku, bardzo serdecznie. Więc chciałbym, zanim przejdziemy jeszcze do wręczenia pucharów dla zawodników, podziękować tak naprawdę właśnie naszym, że tak powiem, osobom, bez których te imprezy nigdy by się nie odbyły. Zawsze niestety spotykamy schody i zawsze je będziemy spotykać. To nie unikniemy tego. Dzięki właśnie takim osobom te imprezy mogą się odbyć, mogą się przede wszystkim bezpiecznie odbyć. No i miejmy nadzieję, że będą te osoby się znosiły nas długo, będziemy mogli liczyć na ich wsparcie i pomoc. Zacznę od pani poseł, pani Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej. Dziękuję, pani Agnieszko. Kolejna sprawa, bardzo pomocna, że tak powiem, jak zresztą wszystkie, z którymi dzisiaj będziemy mieli przyjemność im dziękować. Niejednokrotnie naprawdę były problemy. Praktycznie jedną prośbą, jednym telefonem reagował bardzo żywo na pożary, jakie się pojawiały. Niejednokrotnie impreza wisiała na wózku. Udawało się i miejmy nadzieję, że nadal będzie się tak pięknie udawać nasza współpraca. Podziękowania dla wicestarosty Wojewódzkiego, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Panie Krzysztofie, ale jeszcze proszę nie uciekać. Jeśli możemy, dwa słowa od pana. Zawsze możecie na mnie liczyć. Drogi powiatowe są dla was otwarte, jeżeli trzeba robić nimi objazdy. Zrobimy tak, że one tam będą. Wszystkie problemy można odnieść, tak powiem. Nawet jak jest za wąsko, nawet jak była podmyta droga w winie, to szybko się okazało, że zabezpieczyliśmy ją wachołkami, zrobiliśmy szybki projekt reorganizacji, zmniejszyliśmy prędkość i nie złamaliśmy żadnych. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
Kolejne podziękowania tak w zasadzie na osobę, która jeszcze nas znosi, bo jest właścicielem, że tak powiem, tak mogę powiedzieć, i włodarzem tego terenu. Również nieodzowna pomoc. Zawsze, kiedy trzeba, możemy liczyć na wsparcie. I jeszcze nas pan Adam, że tak powiem, znosi. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała. Tak samo serdeczne podziękowania dla wójta gminy Walin, dla pana Adama Hausmana. Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, i również byśmy prosili dwa słowa, jeśli można prosić. Tak, ja nie zaraz to sobie dużo odłożę. Najpierw to, co otrzymałem oczywiście. No cóż, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że słowo Walin w waszej nazwie, Walin Rajdowy, jest dla mnie ważne, istotne. Słowo Walin jest, Walin Rajdowy chyba jest częściej słowem poszukiwanym wyszukiwarce w Google niż słowo Walin, i to słowo dawaliście. Za to wszystko chcę wam podziękować. Chciałem też powiedzieć, że po raz pierwszy w tym roku paręnaście tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam, przekazałem na waszą działalność. Oczywiście nie jako Stowarzyszenie Walin Rajdowy, bo gdzieś się poczuliście jako osoby górskie, Horyzonty, jak dobrze pamiętam, w naborze dla organizacji pozarządowych. Więc te pieniądze są do waszej dyspozycji. Drogi gminne też do waszej dyspozycji. Bardzo się cieszę i wszędzie, gdzie jesteście, czyćcie Walin Rajdowy. Jesteśmy tutaj przy naszych gościach podziękować pani również poseł Katarzynie Zabytnik-Brzygłockiej i panu senatorowi Wiesławowi Kilianowi. Również w tym sezonie powinniśmy liczyć na ich pomoc, wsparcie. Może jeszcze dojadą. Jeżeli nie, to przekażemy może na ręce tutaj naszych włodarzy podziękowania. Mamy informacje, że mogą się jeszcze pojawić, ale no jeżeli nie, to też byśmy chcieli w tym miejscu serdecznie tym państwu podziękować. Dziękujemy bardzo. Też tutaj chcemy skierować w kierunku już większej grupy, że tak powiem, która bardzo mocno na naszych imprezach nam pomaga, zabezpiecza te imprezy. Oby mieli tak mało roboty, jak mieli to w ubiegłym sezonie i jeszcze wcześniejszym. Oby tak nadal prężnie stali, nie musieli wyjeżdżać do żadnej, że tak powiem, akcji. Podziękowanie tutaj dla OSP Walin składam na ręce pana Krzysztofa Jagodzińskiego i pana Rafała Tyki. Serdecznie panu życzymy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejne podziękowania, myślę, że to już praktycznie tak będzie, tak zostanie. Dla osoby, która, ja cały czas będę o tym gorąco mówił, zainspirowała nas tym, że w ogóle zaczęliśmy takie imprezy organizować, trochę nam dodała otuchy, bo jakby nie było, zawsze to było utarte, że takich imprez się nie da organizować. Jednak da się te imprezy zrobić. I tak nieskromnie powiem, że gdzieś tam się słyszy, że trochę lepiej niż państwowa, że tak powiem, konkurencja w naszym kraju, o której nie chcę tutaj publicznie mówić. Jest z nami, serdeczne podziękowania, mogę już nazwać go przyjacielem naszej grupy, dla pana Andrzeja Dobosza. Tutaj przekazuję również mikrofon panu Andrzeju, jeśli można, dwa słowa. Proszę Państwa, ja się niezmiernie cieszę, że ten sport nam się tak pięknie rozwija. Początki nie były łatwe. Początki to był 2003 rok, kiedy rozpoczęto imprezy tego typu pierwszymi kamionkami, których już było 32. 32 razy ścigaliśmy się w kamionkach. Koledzy się bardzo mocno przyłożyli do rozwinięcia wszystkiego tego, co się łączy z ośrodkiem walińskim, a to już jest teraz 5 imprez. Serdecznie kolegom gratuluję. Imprezy są oryginalne, każda jest inna i można się tylko cieszyć z takiego pięknego rozwoju tego sportu. Serdecznie również gratuluję zawodnikom, którzy uczestniczą w tych imprezach i którzy zajęli czołowe miejsca. Dziękuję. Na szkołę jazdy prolog dla Pawła Kmity. Serdecznie dziękujemy panu.
Dziękujemy serdecznie. Kolejne podziękowania firmy ATP Prata, Marcin Safian. Nie wiem, czy Marcin już dojechał może do nas. Może ktoś odjeżdża do Marcina? Kolega Marcin Pieczyk może jest tutaj. Jest kolega Marcin Pieczyk. Proszę, proszę podziękować, przekazać podziękowania na ręce. Dziękujemy serdecznie. Kolejne podziękowania dla MM Racing, Michał Matuszyk. Zapraszamy serdecznie, Michał. Dziękujemy serdecznie. Kolejne podziękowania dla firmy MK Trans, Dawid i Damian Feliksik. Zapraszamy panowie. Dziękujemy bardzo. Kolejne podziękowania dla pensjonatu Rzeczka, Jacek Mikołajczak, jeśli dotarł do nas. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Kolejne podziękowania dla Beczka Wali, Cezary Kasprzak. Kolejne podziękowania dla firmy Auto Racing, Krzysztof Marszał. Dziękujemy serdecznie. Dla kolegi Bartosza Pawarskiego.
podziękowania dla Krzysztofa Chorążego. Podziękowania dla Marcina Zelka.